Dzień dobry. Mamy dzisiaj, zapomniałam, który dzisiaj mamy, 4 czerwca 2023. Jak widzicie, walka polityczna trwa na dobre. Wszyscy dzisiaj, co pójdą maszerować, to podejrzewam, że będą ci, co poszli na układ z systemem. I teraz po prostu nie mają odwrotu. Ja jestem nad źródełkiem. Nad źródełkiem jest kilka miejsc w puszczy, które są ciche, spokojne. Ale ktoś tutaj przychodzi i odprawia jakieś rytuały. Dzisiaj mnie zaskoczyła ta czaszka. Chciałam dopiero wam pokazać, jak będę sobie chodzić po źródełku, ale mnie to zaskoczyło i postanowiłam to zacząć już od samej górki kręcić. No i tyle. Czekają, towarzyszą mi moi wierni przyjaciele. No czekaj, popuść. Tak, sobie ściągnę butki i sobie pójdę trochę, połączę się z wodą, bo jako rak, wczoraj byłam na bagienku, a dzisiaj sobie, myślałam, że to kocimiętka, ale nie, pochodzę po tej wodzie. Są ludzie, którzy urabiają mnie od kilku lat, którzy chcą mnie wyeliminować, którzy czekają na to, co ja zrobię. Wielu moje zioła dostało w prezencie, bo taka jestem. Dalej będę to dawać. Jeśli ktoś jest potrzebujący, jeśli ktoś jest biedny, jestem w stanie mu dać zioła za darmo. Ale nie dam się oszukiwać. Nie dam się oszukiwać, nie dam się wykorzystywać. Już niedługo się dowiecie, o co chodzi. Powiem ze szczegółami, ale czekam, robię to napięcie, tak jak wielu tych Żydów po prostu, tych bogatych Żydów to robi. Nie kto inny. Nie czarujmy się, nie oszukujmy się. Tylko powiedzmy otwarcie i mówmy to nazwiskami, wymieniajmy nazwiska, w jakich urzędach są osadzeni, co oni robią i jak zachowują się w stosunku do Polaków, do wolnej Polki, bo głównie to o mnie też się to wszystko obija. Jestem niezależną. Jestem wykształconą kobietą i nie pozwolę sobie robić wody z mózgu, tak jak wam się to zamarzyło i tak jak zmanipulowaliście wielu profesorów, wielu naukowców, zamknęliście im po prostu usta. Tak, tak, właśnie tak jest, ale mnóstwo meszek, komarów. Tutaj jest cisza, której wielu, wielu brakuje. Tu właśnie spotkać się można z tym, co jest dla nas najważniejsze. Żaden marketing, żadne zarządzanie, nic wam nie da, nic. W tym bagnie siedzicie, wielu was siedzi w tym bagnie i w tym bagnie się utopicie. Bagno nie wypuszcza ludzi. Tak, Sisku. Poczekacie cierpliwie, co się będzie działo. A będzie się działo wiele. Dzisiaj była rano pełnia. Jesteśmy dalej w tej pełni. Często, zanim nagrywam filmik, mam wiele myśli. Ale później niekoniecznie te myśli przekazuję wam tutaj na filmiku.
Może przekazuję to w inny sposób innym. No, pamelka się w błocie wytarza. Tak. One są szczęśliwe. Są wolne. Wolne. A wy nie wiecie, co to jest wolność. Nie potraficie uszanować tej natury, nie potraficie uszanować drugiego człowieka. W zasadzie to nic nie potraficie uszanować. Wszystko wam się należy, wszystko musicie dostać. 1%, przekazywanie, chore dzieci. Dlaczego jeden z drugim nie zawalczycie o te chore dzieci? Powiecie, nie, to lekarstwo mi się należy za darmo. Jeśli jest jakiekolwiek lekarstwo. Dlaczego muszą te lekarstwa kosztować miliony? Dlaczego nie skorzystacie z natury? Dlaczego nie spróbujecie ratować swoich dzieci ziołami? Nie wiem. Nie wiem, bo liczą się dla was tylko pieniądze. Na tym chyba zakończę. Zakończę ten mój krótki tutaj przekaz. A już czwartek, Boże Ciało, bo wielu tam pójdzie. Wielu pójdzie, wielu będzie po prostu kłaniać się Bogu, tylko jakiemu Bogu. Ja nie powiem, bo też chodziłam do kościoła i to cały czas podkreślam i oszukano mnie. To bardzo mnie oszukano. Nie mają tej duchowości, którą ja mam w sobie. Także bez już dalszej filozofii, wszystkiego dobrego wszystkim życzę. No i oczekujcie dalszych wydarzeń. Miłej niedzieli, miłego chodzenia po ulicach Warszawy.